Tego dnia oczy sportowej Polski będą zwrócone na Mysłowicy. 13 marca na hali widowiskowo-sportowej na Bończyku odbędzie się wielka gala sztuk walki, w której wystąpi m.in. Adrian Kępa, nasz mysłowicki mistrz. Będzie walczył o pas i mamy nadzieję, że zdobędzie go, ponieważ już zapowiedzieli się kibice z całych Mysłowic, będą mu ostro kibicowali. Także przed nami wielkie emocje, wielkie walki i wspaniała impreza. O szable zawalczy 20 zawodników. Czego można się spodziewać? Sebastian Marecki jest zawodnikiem stójkowym, wszyscy o tym wiedzą, wywodzi się z kickboxingu, z sandy, także jestem na to przygotowany, oglądam jego walki. On też wie, na co mnie stać, ogląda moje walki, tak, nie jesteśmy początkującymi amatorami, mamy już jakieś CV w tym sporcie i wiemy, na co się przygotowywać. Będzie to wielka gala sportów walki z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Odbędzie się 11 pojedynków na zasadach MMA i K1, właściwie jeden, Kamila Jenela, lokalnego bohatera, bardzo sławna postać tutaj w regionie i w Polsce, bo jest to jeden z czołowych zawodników K1, był mistrz DSF-u, no, z czołówką świata się tak naprawdę mierzył. No i mówię, do tego 10 walk na zasadach MMA, w większości są to pojedynki zawodowe, 3 razy 5 minut. Hala w Mysłowicach może pomieścić w sumie 1500 osób. Do nabycia zostały ostatnie bilety.